końcu nadeszła ta wielkopomna chwila. Ostatni wykład dzisiaj, ostatnia prezentacja na tej konferencji. Chciałbym mieć z wami nieco interakcji w tej mojej prezentacji. Będę zadawał trochę pytań. W związku z tym, że jestem coachem, to, o czym mówiliśmy tutaj, to była też motywacja, więc chciałbym was zmotywować. Jak wiadomo, są dwa rodzaje motywacji. Jedna motywacja jest od i druga motywacja jest do, tak? Czyli no, motywacja na zasadzie kija i marchewki. I teraz tak, najpierw kij. Jak nie będzie interakcji, to będę prawdopodobnie miał tą prezentację dosyć długą, będę przeciągał, nie dam się oderwać od laptopa. Teraz motywacja do. Osoby aktywne otrzymają książkę. Nie tak fizycznie, ponieważ drukarnia troszkę zawaliła i książka w tej chwili właśnie się drukuje albo jedzie do magazynu jakoś tak. Natomiast podacie swój adres i ja wam wyślę po prostu pocztą jeszcze świeży egzemplarz mojej książki. Więc taka zachęta dla was. Myślę, że spokojnie mogę rozdać 10, więc jest o co walczyć, bez losowania. Od razu będziesz wiedział, że wygrywasz. Będziesz wiedziała, że wygrywasz. I pierwsze takie pytanie, od którego byśmy chcieli tutaj zacząć tą dyskusję, to kim jest Agile Coach? Ile osób spotkało się z Agile Coachem? Ręka do góry. Dość mało. Nie pytam, czy... Nie, z samym coachem też może być. Z samym Agilem już wiemy. Z Agile Coachem. Dosyć mało osób. A z coachem w ogóle? Ktoś ma coacha? Okej, okay, też tylko parę osób. Więc widać, jest to temat dosyć nowy w tej grupie. To bardzo dobrze. Zacznijmy trochę przewrotnie, bo chciałbym przez chwilę wam powiedzieć, kim nie jest Agile Coach, a często takie osoby pojawiają się niestety w organizacjach. Wiktor pewnie też kilka takich widział i potem przychodzimy i trzeba po prostu posprzątać, tak? Bo był na ogół pan, nie wiem dlaczego jest taka tendencja, raczej jest pan Agile Coach. Raz spotkałem się z panią, no i ten pan przychodzi, mówi coś. On na ogół jest dosyć drogi, więc menadżerowie, zwłaszcza te osoby, które zatrudniły takiego Agile Coacha, słuchają go dosłownie, robią to, co mówi, potem przychodzimy, dziwimy się, ale wy mówicie, że już 2 lata robicie ten Agile, tak? A tu gdzie macie w ogóle scrumboardy? A my nie używamy, bo coach powiedział, że to nie jest potrzebne, tak? Ostatnio się spotkałem z tym, że na przykład zespół nie szacuje w ogóle, bo coach powiedział, że nie trzeba. I taki coach na ogół w ogóle tego nie poprze wam argumentami jakimiś merytorycznymi, tak? Ale tak się wydaje, trzeba coś powiedzieć, weszło się do tej firmy, trzeba coś tam, jak to się mówi, konsultant wchodzi i trzeba zrobić ruch, tak? Trzeba trochę potrząść, zobaczyć, co z drzewa spadnie i tak dalej, żeby było widać, że jestem, nie? Niestety jest kilka takich typów ludzi, którzy takimi coachami się określają. Pierwszy z nich, niestety znowu nie ma kotów, są małpy, jakaś taka jest tendencja. Też jest fajnie, są małpy. Pierwszy z nich, może być ta niebieska małpka, to jest taki Scrum Master w wersji 2.0. Zrobiłem ten Scrum, zrobiłem ten projekt z jednym zespołów, udało się nawet, było dobrze. No to już teraz jestem coachem, teraz będę biegał, w ogóle zwalniam się tu, lecę do korporacji, będę się zatrudniał jako Agile Coach, teraz bym wszystkim mówił, jak to się powinno zrobić, tak? A widziałem tylko tyle. I tacy ludzie się pojawiają z takimi pomysłami. Drugim bardzo często spotykanym typem jest project manager, który za bardzo nie miał co ze sobą zrobić w organizacji, tak? No, przyszedł Agile, sprawdzamy, robimy akurat Scrum, sprawdzamy Scrum Guide'a, patrzymy, project manager not found, nie? Kurde, co zrobić? No to jestem coachem teraz. Nie będę waszym menadżerem, będę coachem, będę was coachował. Tak? I nawet zdarza się czasem, że
jest jakaś taka sytuacja w firmie, coś poszło nie tak i ten menadżer wychodzi ze swojego biura na chwilę i krzyczy tam: ej, Kowalski, chodź do mnie, cię skołczuję. I Kowalski idzie, okej, znowu coaching. Nawet w zeszłym tygodniu wychodzę z jednej z firm, wychodzę po prostu na zewnątrz, na korytarz, patrzę, jakiś tłum ludzi stoi i tak jakby z jakiejś innej firmy w ogóle. Zdziwili się, że ktoś w ogóle śmie przechodzić korytarzem, jak oni tam stoją. No ale wróciłem do środka i pytam się: ty, co się tam dzieje? A, to ci, oni pewnie coaching mają. Ja co jakieś 2 tygodnie mają coaching. Coaching to znaczy, że stoi grupa 30 osób i ponieważ to jest takie call center, które naciąga emerytów na pożyczki, to dostałem opieprz po kolei, tak? I to też się nazywa coaching. Kolejna implementacja takiego coachingu. Tak, bez tego lepsze zdjęcie wychodzi. Kolejna implementacja to jest coś, co ja osobiście nazywam ostatnio niedorozwojem osobistym. No bo wiecie, jeżeli ktoś chodzi przez 2-3 lata na te same spotkania w takim kółku różańcowym i oni się rozwijają osobiście ciągle, nieustannie, i tam w zależności od trendów, tak, leci trend na duchowość, widzę, że dzisiaj ma słabą energię, leci trend na kryształy, każdy będzie nosił kryształy, leci trend teraz na coaching jest sexy, jazzy i tak dalej, wszyscy są coachami od razu, tak? No i teraz jedna koleżanka mi opowiada, spotyka się z taką osobą właśnie z tego kręgu zainteresowań, spotkali się po prostu gdzieś tam w Złotych Tarasach w Warszawie na kawę, rozmawiają, no i spotkanie się skończyło, a ta osoba mówi: dziękuję ci za ten coaching, jaką wyniosłaś wartość z tej rozmowy? Ona tak: ale w ogóle co się stało, tak? Jaki coaching? Gdzie? Co? Przecież w ogóle nic mi nie powiedziałeś. No tak, ale wiesz, zbieram godzinę, bo chcę robić certyfikat. No dobra. Także uczulam na to, że pojawiają się takie osoby i one niestety, jak dowiecie się z tej prezentacji, czasem mogą zrobić krzywdę, tak? Jak nic nie zrobią, nie zrobią lepiej, ale nie zrobią też dobrze, znaczy nie zrobią lepiej, nie zrobią dobrze, ale nie zrobią przynajmniej krzywdy, to fajnie, tak? Gorzej jak coś zepsują, potem trzeba po nich sprzątać. Jeżeli to jest coaching w odniesieniu do Agile'a, wiadomo, że będziemy sprzątać procesy biznesowe, naprawiać relacje z klientem i tak dalej. Różnie to może się objawiać. Jeżeli to jest coaching taki osobisty, life coaching, no to może być znacznie gorzej, tak? Za chwilę sobie o tym powiemy, co to może być. Ale kiedy pojawia się Agile Coach? Agile Coach na ogół pojawia się w momencie, kiedy jakaś firma z takich albo innych przyczyn, o których już tutaj rozmawialiśmy, decyduje się na tak zwaną transformację Agile, tak? No albo trzeba, bo ktoś kazał, albo wypada, byliśmy na konferencji, kurczę, pytali, kto jest Agile, ludzie wokół mnie podnieśli rękę, to ja też podniosłem, nie? No ale teraz byśmy musieli wprowadzić. No i jak to zrobić? Czasem te firmy próbują same, nawet 2 lata, 3 lata, tak? Potem dzwonią do mnie i mówią: właściwie to my już jesteśmy Agile, ale może byśmy chcieli coś ulepszyć w tym wszystkim i teraz byśmy chcieli wprowadzić na przykład, żebyśmy mieli release'y co pół roku. To by było dobrze. Okej, jest ciekawa sytuacja, nie? Na ogół wprowadzenie Agile wygląda w ten sposób, że menadżer wpada i to nawet jest historia prawdziwa. Tutaj akurat mam Dilberta i mówi: spróbujmy czegoś, co się nazywa programowanie w Agile, tak? To oznacza nigdy więcej planowania, nigdy więcej dokumentacji, po prostu zacznijcie pisać kod i narzekać. Cieszę się, że to ma nazwę. I to był wasz trening, tak? Szkolenie się skończyło. Wprowadziliśmy Agile, każdy wie, co to Agile. W praktyce to wyglądało w jednej z firm, w których pracowałem, tak, że autentycznie menadżer developmentu wysłał maila do ludzi,
i na drugi dzień rano każdy miał tego maila w skrzynce i trzy książki na biurku. Jedna była o Scrumie, druga była trochę szersza o Agile, trzecia była Clean Code. No i mail mówił, że słuchajcie, właśnie wprowadziliśmy Agile w organizacji, przeczytać te książki, nauczyć się i jedziemy z koksem. No? Koniec wprowadzenia. To, na co chciałem tutaj zwrócić waszą uwagę i sam właściwie ją zwróciłem, jak przygotowywałem te slajdy. Na poprzednim slajdzie było inne słowo. Jakie to było słowo? Transformacja. Teraz mamy wprowadzenie. Czym to się różni? Ktoś by chciał powiedzieć? Łapka w górę? Mhm. A byśmy mieli tak to trochę lingwistycznie rozłożyć. Wprowadzenie. Wprowadzamy i co? I jest wprowadzone, nie? Koniec. Ty nie dostaniesz książki też. Ale proszę bardzo. Ja to tak rozumiem, że jeżeli mówimy o wprowadzeniu, to zakładamy, że jakiś stan zerowy, powiedzmy, biała kartka, wprowadzamy kogoś, a transformacja to jest coś więcej, bo musimy, tam jest jakiś stan konkretny, przeważnie gorszy niż... No to jest jakiś stan, przechodzimy w drugi stan, tak? Dlatego różnie to wygląda potem, tak? Jak to wprowadzimy. Ktoś chciał dobrze, firma wyglądała tak jak ten obrazek po lewej stronie, tak? Dostarczaliśmy software, ale trochę kuleliśmy, ale teraz mamy Agile, jest lepiej, tak? I dlaczego tak się dzieje? Właściwie o tym już mówiliśmy. Mówiliśmy także przy okazji tego pierwszego wykładu, jakoś jest w nas. Czynnikiem, który pozwala na sukces albo porażkę projektów, są ludzie. Ludzie będą korzystali z procesów, ludzie będą budowali te procesy, ludzie będą korzystali z technologii, narzędzi i tak dalej. Jak kupisz sobie zestaw narzędzi Stanleya, to nie zrobisz się od razu super stolarzem, tak? Narzędzia możesz mieć. I znowu tutaj w jednej z firm, gdzie w ogóle zostałem zatrudniony akurat jako test manager, tak to się nazywało na początku, bo firma stwierdziła, że oni mają straszne problemy z testami. Straszne, bo tam jest tyle bugów w tej aplikacji, czas goni, a my jakby nie możemy z tym ruszyć, nie możemy nigdzie dojść, tak? Co chwilę są zgłaszane bugi, czasem się w ogóle nie kompiluje. Testerzy się prawdopodobnie obijają albo źle testują, coś jest nie tak. No i porozglądałem się i oczywiście tutaj występuje doskonale to, o czym często mówię. Każda osoba będzie miała swoją historię na temat tego, co jest źle. Szczególnie osoba, która zatrudnia zewnętrznego konsultanta. Tak? Na 100% każdy wie, w czym jest problem. Ale jak się uczymy w coachingu, mapa nie jest terenem. Tak? Każdy widzi swój skrawek rzeczywistości, każdy ją odbiera w swój sposób, to znaczy, że tak faktycznie jest. No i co się okazało? W firmie teoretycznie wszystko było zaimplementowane, tak? Korzystali ze Scruma, były wszystkie ceremonie, była tablica, były backlogi, była Jira, wszystko właściwie, co powinno być, tak? Z zewnątrz wyglądało wszystko dobrze. Natomiast tak naprawdę, co się działo i dlaczego oni nie mogli dostarczyć, dlaczego to było słabej jakości, to co oni produkowali, to było to, że tam nie było zespołu. Nie było pasji w ogóle w tym, co robili. Nie obchodziło ich to, co robią. Ludzie ze sobą w ogóle nie rozmawiali. Tak? I właściwie jedyną rzeczą, jaką trzeba było zrobić, to spróbować zbudować zespół. Spróbować jakoś tych ludzi zebrać ze sobą, również odłączyć ich z pozostałych zespołów, bo okazało się, że firma wpadła na taki świetny pomysł, że jak wprowadzamy Agile, no to jak weźmiemy najgorszych ludzi i zrobimy najtrudniejszy projekt, to znaczy, że Agile działa, tak? Wiemy, że niczym innym byśmy tego nie zrobili. Wiemy, że ci ludzie razem nic w życiu nie zbudują, nie da się, ale jak Agile pomoże w tym, to znaczy, że Agile działa.
No, no i najważniejszą rzeczą, jaką tam zrobiłem, to było wyciągnięcie tych ludzi, którzy byli pozbierani z różnych innych zespołów i oni w zasadzie nie chcieli być w tym projekcie, nie chcieli robić tego z tymi ludźmi. Chcieli być dalej ze swoimi zespołami na zewnątrz, siedzieli w open space'ie i cały czas była większa interakcja z tymi starymi zespołami niż z tym zespołem w środku. To, co zrobiłem, to ich po prostu zebrałem. Powiedzmy, że dogadałem się z tym szefem developmentu, żeby pozwolił mi wyciągnąć zespół, umieścić go w zupełnie innym budynku, odciąć ich od tego, co było wcześniej, dosłownie fizycznie, i projekt ruszył z kopyta. Siedzieli tylko ze sobą, siedzieli blisko siebie, musieli rozmawiać. Do tego doszła praca coachingowa, właśnie sesje coachingowe jeden na jeden i sesje z zespołem, lepsze retrospektywy, i ci ludzie naprawdę w końcu dowieźli ten produkt, zaangażowali się w pracę i tak dalej, tak? Jedyne, co się zmieniło, czynnik ludzki. W narzędziach, w procesach praktycznie nic nie zmienialiśmy drastycznego, tak? Wiadomo, że jakieś małe zmiany mogły być, ale nie drastycznie. I to samo mówi jeden z największych coachów na świecie, Tony Robbins. 80% sukcesu w czymkolwiek to psychologia, a tylko 20% to mechanika, tak? To jest też slajd, który pojawił się na pierwszej prezentacji, czyli poziomy logiczne Dealsa. Coś, co nam obrazuje tak naprawdę, jak skomplikowanym tworem jest człowiek i jego umysł, tak? Jeżeli kogoś pytamy nawet, kim jesteś, tak? I on powie, no mam na imię Paweł, tak? To możemy powiedzieć, ale ja cię nie pytałem, jak masz na imię. Ja się pytałem, kim jesteś, tak? No to może powiedzieć, jestem testerem, ale ja cię nie pytałem o zawód. Ja cię pytam, kim jesteś, tak? I to, kim jesteśmy, jak się identyfikujemy i tak dalej, jest tak naprawdę na wielu płaszczyznach, na płaszczyźnie środowiska, tego, gdzie, z kim pracujemy, czym się otaczamy, tak? Na poziomie działań, tego, co robimy codziennie, na poziomie umiejętności, które posiadamy, na poziomie wartości, w które wierzymy. I wreszcie na poziomie tożsamości, w to wierzymy, kim jesteśmy. I pod tym względem będziemy dobierać nasze działania, będziemy starali się budować taki imidż na zewnątrz, po prostu uzależniony od tego, w co uwierzymy w naszym umyśle. I w momencie transformacji, takiej jak transformacja agile'owa, zmiana zachodzi na tych wszystkich poziomach, tak? Zwróćcie uwagę, że jak firma przechodzi z tradycyjnego czegokolwiek tam sobie mieli, bo to często nawet nie jest waterfall, przechodzi na agile, to co się dzieje, to zmienia się totalnie wszystko. Nagle ludzie muszą siedzieć razem, biznes musi siedzieć z deweloperami, tak? Prawdopodobnie buduje się jakiś agile space i tak dalej. Zmienia się fizycznie pokoje, w których ci ludzie siedzieli. O czym pisze też Andrzej Brandt w swoim e-booku Agile Environment bodajże. Możecie sprawdzić. Ciekawie opisuje, jak takie środowisko można zbudować. Kolejna rzecz, jaka się zmienia, to działania. Tak, działamy codziennie, tak? Teraz codziennie będziemy mieli spotkanie, codzienny Scrum, tak? Codziennie muszę rozmawiać z wszystkimi osobami w moim pokoju, inaczej niczego się nie dowiem, nie ruszę z projektem i tak dalej. Umiejętności konkretne, które trzeba mieć. Może wprowadzimy tutaj TDD, BDD, szacowanie, planowanie w Agile'u, tak? To są zupełnie nowe umiejętności, których teraz musimy się nauczyć. Wartości, które są doceniane w firmie. Może teraz będzie bardziej doceniana jakość, team spirit, tak? Te same wartości, o których na początku słyszeliście w odniesieniu do future processing, tak? Jaki zbiór wartości w tej chwili będzie
tym zbiorem, pod którym powinniśmy się podpisywać? Często firmy nie odpowiadają sobie na to pytanie, nie zastanawiają się, tak? Dzwoni do mnie ktoś i mówi, chcemy wprowadzić Agile. Czy możesz to dla nas zrobić? Zawsze mówię, nie wiem, co masz na myśli. Bo co chcesz osiągnąć, tak? Co ma być celem? Co ma być tą rzeczą, którą chciałbyś zobaczyć na końcu drogi, tak naprawdę? Bo co, Agile? Znaczy, że robimy spotkania, tak? Tworzymy artefakty, zmieniamy trochę słownictwo i już, tak? O to ci chodziło? Czy chodziło ci o coś więcej? I wtedy często zaczyna się ciekawa dyskusja, co to Agile miało mi dać? Po co to robię? Jak zaangażować innych? Jak wizję sprzedać? I tak dalej. I teraz może chciałbym was zaprosić do takiego ćwiczenia, które jest zasadniczo podstawowym ćwiczeniem, jeżeli mówimy o coachingu, czyli ćwiczenie z wyznaczania celów, z określania tego, co chcę osiągnąć w czymkolwiek. Dostaliście od organizatorów notesy, długopisy, macie tablety i tak dalej, więc możecie przez chwilę się zastanowić i zapisać jakiś cel, który chcielibyście osiągnąć w najbliższej przyszłości. Tak? Może nawet w dalszej przyszłości. Coś, co, o czym marzycie na przykład. Tak? Chcielibyście to zrobić, osiągnąć. Otwórzcie te notesy i zapiszcie to sobie. Nie ma wewnętrznej. Czego potrzebujemy? Jakich składników potrzebujemy, żeby zmiana zaszła? To, co mamy tutaj po prawej stronie tego wzoru, to jest opór przed zmianą. Resistance of change, tak? Naturalnym jest i umysł ludzki tak działa, zwłaszcza część mózgu, która jest określana jako mózg gadzi, że na zmianę reagujemy w ten sposób, że albo będziemy uciekać, albo nie będziemy robić nic, albo możemy zacząć wręcz walczyć z tym, tak? Odpala się naturalny instynkt przetrwania. I teraz jak to można pokonać? Potrzebujemy trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to dysatysfakcja, czyli brak satysfakcji z aktualnego stanu. Jeżeli nie odczuwacie tego, że jest mi źle w tej chwili po prostu, tak? Jeżeli firma czy organizacja nie widzi tego, że jeżeli czegoś nie zmienią w tej chwili, to idą ku przepaści albo konkurencja ich po prostu wchłonie, to nie da się wprowadzić zmiany, tak? Nikogo to nie interesuje teraz, tak? Niektórzy mówią nawet, tam już widziałem różne zmiany, wiesz. Siedzę tutaj w tej firmie 20 lat, nie tacy jak ty byli, nie takich przetrzymałem, nie taką zmianę widziałem, tak? Jak mi jeden z menadżerów powiedział, nie było was, był las, nie będzie was, będzie las, jakoś tak. No w takiej atmosferze raczej za dużo nie zdziałamy. Druga rzecz, jaka jest potrzebna i znowu tutaj zapominamy o niej, to wizja, tak? Co ma być na końcu, po co to robimy, co się zmieni, kim będziemy, jak tej zmiany dokonamy. I ostatnia rzecz, odpowiednie pierwsze kroki, odpowiednio małe pierwsze kroki. Jeżeli pójdziemy do kogoś i powiemy, słuchaj, będziemy robić transformację do Agile, ile to zajmie? Jak tam patrzyłem w książce, to jest 5 lat. Nie, no to wiadomo, że wam powie kuku, tak? Stary, nie mam czasu, daj spokój, zarząd się zmieni, co mnie to w ogóle interesuje, tak? 5 lat. Wiadomo, że to przeraża, ale jak powiemy, zrobimy półrocznego pilota z jednym zespołem, zobaczymy, jak to działa, wypracujemy, opracujemy sobie procesy, wdrożymy nowe narzędzia, jak będzie to dobrze działało, zaczniemy to rozszerzać dalej i zobaczymy. Wiadomo, że cały proces trochę potrwa, tak, ale początkowo 6 miesięcy będziemy mierzyć, potem będzie 5 lat w całości, ale zobaczymy, może uda się szybciej.
ale po 6 miesiącach będziemy mieć już jakieś dane i zdecydujemy, co dalej. To brzmi to znacznie lepiej, tak? Przebieg zmiany. Jak już się zdecydujemy na tą zmianę, to potem się okazuje, że wcale nie jest tak różowo. Tak? Jeżeli nie wiemy, jak proces zmiany wygląda, to może to być nawet nieco demotywujące. Ilu z was lubi niespodzianki? Ręka w górę. Kto lubi niespodzianki? No właśnie. Tak? Jak to jeden z coachów powiedział, bullshit. Lubicie dobre niespodzianki, a te złe nazywacie problemami. Tak? I mówicie, o, problem znowu. Jak widać, kiedy wprowadzamy zmianę, pojawia się tak zwana tymczasowa ekscytacja. O, fajnie, dzieje się coś nowego, jest ruch jakiś, coś będzie, nie? Potem pojawia się opór, bo okazuje się, że jednak nie jest tak fajnie, a poza tym my musimy coś teraz robić, coś robimy innego, po co mi to i tak dalej. A potem w ogóle wchodzimy w taki okres chaosu, kiedy próbujemy oswoić się z tym czymś nowym, cokolwiek to jest, tak? Czy to będzie gra w golfa, czy to będzie wprowadzanie agile'a, czy to będzie jazda samochodem, cokolwiek, ale wydaje się to chaotyczne, nie do ogarnięcia w tym momencie, tak? Za trudne, po co się brałem, na co mi to, tak? I tutaj najbardziej was może właśnie wspomóc coach, o czym za chwilę. Pojawia się w końcu wyczekiwana chwila, transformujący pomysł. Znaleźliśmy pomysł, jak to zrobić u nas, czego brakowało. Usłyszałem to, co mówiła mi cała organizacja, ale wcześniej nie zwracałem na to uwagi. A teraz nagle, aha, to jest to. Musimy to zrobić i wtedy będzie lepiej. Zaczyna się okres integracji i mamy nowy status quo, czyli teraz nowy stan, nowa sytuacja jest tą tak zwaną defaultową, tak? Teraz już jesteśmy agile i to jest normalne, że jesteśmy agile. Zawsze byliśmy agile w ogóle, tylko tego tak nie nazywaliśmy, tak? Wprowadzamy nowe narzędzia, procesy i tak dalej i co z tego? Ludzie przychodzą na szkolenia, czytają książki odkładają na półkę. Po miesiącu szkolenia okazuje się, że 89% informacji z tego szkolenia ludzie zapominają, tak? Albo przychodzą na szkolenie, idą do firmy, okazuje się, że jest trochę inaczej, jest jakiś opór, nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, zarzucają nowe pomysły, wracamy do poziomu zero. I co tutaj może pomóc? Coaching. Coaching jest jedynym opłacalnym sposobem wzmocnienia nowych zachowań i umiejętności, podczas gdy uczeń przechodzi przez niebezpieczną głębię rezultatów, czyli ten obszar, gdzie tam był chaos. Tak? Coaching jako proces właśnie wspomaga ten okres, wspomaga uczenie się nowych umiejętności, nowych narzędzi i dzięki temu można łatwiej osiągnąć sukces. Czym jest coaching? Zanim postaram się określić, czym jest coaching, zadam wam pytanie. Komu pozwolisz grzebać? Dentysta amator. Przychodzi do was kolega i mówi, słuchaj, czytałem taką fajną książkę o stomatologii, strasznie się zakręciłem, mam narzędzia, będziemy grzebać. Umówmy się na sesję, za darmo ci zrobię. Słyszałem, że masz problem z zębem. Ile osób by się zgłosiło? No, las rąk, jak to się mówi, tak? Nikt. No dobrze, próbujmy dalej. Ginekolog. Nie znam się, ale w sumie mogę zajrzeć, nie? Od razu wiadomo, spadaj na drzewo, tak? Czyli jeden grzebie w zębach, nie chcecie się zgodzić. Drugi grzebie gdzie indziej, też nie chcecie się zgodzić. I przychodzi ktoś, kto grzebie w waszej głowie. I tu na ogół nie ma takiego dużego oporu i to mnie zastanawia, tak? Głowa mniej ważna niż inne rzeczy. Mój umysł mniej ważny niż inne rzeczy. Kiedyś słyszałem taki komentarz, że jak drzwi w windzie się zamykały, to jeden facet wsadził najpierw głowę, jak dobiegał. A pani się dziwiła, że ja wyciągnąłem rękę i bym stracił telefon. Tu jest podobnie. Zastanówcie się, komu dajecie grzebać. Niektóre osoby twierdzą, że coaching to jest takie coś, że wiecie, w zasadzie nie wiadomo,
o co chodzi, różnie to można robić. Ogólnie to, jak ktoś taki do was podchodzi, to powiecie no, thanks, nie? Są organizacje, które bardzo jasno określają, co to jest coach, jakie taki ktoś ma kompetencje. Trzeba zdobyć certyfikat w takiej organizacji i to jest dosyć trudne. Tam są setki, dosłownie setki godzin szkolenia, setki dodatkowych godzin coachingu. Godziny, kolejne dziesiątki godzin mentoringu, które musicie zaliczyć. Te sesje są obserwowane i tak dalej. Wyczulany jest ten coach na to, żeby dobrze słuchać na przykład klienta, tak? Czym jest coach i czym jest w ogóle proces coachingu? Proces coachingu to jest proces, najprościej można powiedzieć, rozmowy, która ma wam pomóc osiągnąć jakieś cele. Ale ta rozmowa musi się odbywać w określony sposób. I ten sposób jest też określony w standardzie tutaj, tak? Jest określona etyka coacha. Jeżeli ja robię coaching komuś, może to być life coaching, mam praktycznie taką samą odpowiedzialność jak, powiedzmy, lekarz, tak? Jeżeli uważasz, że zrobiłem ci krzywdę, jeżeli coś ci się nie podobało, możesz się zgłosić do ICF-u, mogą przydzielić innego coacha, może on mieć, ona może mieć z tobą sesję, możemy porównać, sprawdzić, można odwołać się do mentora i tak dalej. Więc jest bezpiecznie. Jest odpowiedzialność zawodowa, tak? Mogę stracić uprawnienia, jeżeli będą na mnie skargi. Jest dodatkowe wsparcie i ciągły rozwój dla coacha. Ta osoba ciągle musi się rozwijać. Trzeba zbierać punkty, żeby odnowić licencję. Czyli trzeba chodzić na kolejne szkolenia, trzeba zbierać godziny. Bez tego się nie da. Dlatego lepiej, żebyście zwracali uwagę na to, że coachy, z którymi pracujecie, powinni być przynajmniej w trakcie takich szkoleń, jeżeli nie mają takich umiejętności w tej chwili. Podstawą coachingu w ogóle jest zgoda na coaching. Nie może być tak, że ktoś się umawia z koleżanką i potem jej mówi, to był właśnie coaching, tak? Ona mówi, ale w ogóle co się stało, nie? Nie kojarzę, żebyśmy o czymś konkretnie rozmawiali. Musi być zgoda. Trzeba zbudować odpowiednią przestrzeń tej osobie. Trzeba zapewnić, słuchaj, wchodzę do korporacji, wiadomo, kto mnie wynajął. Wiem, że go nie lubisz, ale obojętnie, co tu powiesz, nie wychodzi poza ten pokój, tak? Moja etyka mi na to nie pozwala, jesteś bezpieczny. Możesz mówić, o czym chcesz, jest to między nami. Robię notatki, te notatki nie trafią do twojego przełożonego, one są między nami. Jeżeli będzie konieczne wysłanie jakiegoś raportu, to wyślę ogólny raport na zasadzie Kowalski miał tyle i tyle godzin, robi postępy, tak? Ale na pewno nie ujawnię treści tego, co tutaj się dzieje. I musi być zgoda. Nie każdy się zgadza na ten coaching, tak? Co z tego, że menadżer zatrudnia coacha, jest 20 osób w dziale i 10 z nich będzie na zasadzie, nie wiem, słyszałem o tych świrach, albo nie chcę, po co mi to, mi jest dobrze, tak? I coach też wie, jak sobie z tym radzić, wie, jak rozmawiać z takimi osobami. Trzeba je doceniać, zachęcać, próbować, nic na siłę, tak? Nie chcesz, to nie, okej. Wprowadzamy agile, wychodzi w trakcie klientowi, że w sumie to tego agile'a nie chce, niepotrzebny mu, bez sensu. Okej, tak? Nic na siłę. Taka jest wola klienta, super. Umówiliście się, daliście zadanie domowe, wracacie do organizacji, po 2 tygodniach widzicie, że nie jest to wprowadzone, nie zostało zrobione. Nie można pociągać klienta do odpowiedzialności, tylko trzeba powiedzieć, słuchaj, widzę, że umawialiśmy się na coś, nie zostało to zrobione. Dlaczego uważasz, że to nie było ważne? Co się zmieniło? Co się stało, jakby nie było, tak? I teraz jest odpowiedni proces. Odpowiedni proces, który zaczyna się w ogóle od zbudowania więzi. Strasznie duży nacisk na to kładziony. Zbuduj więź z osobą, z którą rozmawiasz najpierw. Jeżeli ona cię nie słucha, nie masz tej więzi, nic się nie stanie. 100% nie będzie żadnych efektów. Więc budujemy tą relację, budujemy więź w rozmowie i
Kolejna rzecz, jaka się dzieje, ustalamy kontrakt na sesję, ustalamy kontrakt na moją obecność w organizacji. Wchodzę do organizacji na 3 miesiące, co chcemy osiągnąć, jaki jest cel. Niektórzy was zapisali te cele, tak? Sprawdźcie teraz, czy cel jest zapisany w pozytywnej formie. Czy napisaliście, czego chcecie, czy napisaliście, czego nie chcecie. Tak? Jeżeli napisaliście, czego nie chcecie, zmieńcie to na pozytywną formę, bo to demotywuje. Jak ustawicie sobie taki cel, nie chcę mieć tylu spotkań na przykład, tak? No okej, okay, no i co z tego, tak? A jeżeli ustawimy go odwrotnie, chcę mieć więcej czasu do wykorzystania z moim zespołem. W tej chwili czuję, że biegam z meetingu do meetingu, w ogóle nie mam więzi z zespołem. Chcę mieć więcej czasu dla zespołu. Jak to zrobimy? To już jest jakiś lepszy cel, tak? Kolejną rzecz, jaką sprawdzamy z celem, czy twój cel jest w twoich rękach, w twojej odpowiedzialności. Jeżeli nie jest, jeżeli chcę, żeby mój mąż przestał palić, no to powodzenia, tak? Ale ja nie mogę zmusić twojego męża, żeby on rzucił palenie, tak? Jedyne, co możemy się umówić, że chcesz wspierać męża w tym, żeby rzucił palenie albo zachęcać go, ale żeby ktoś coś zrobił, tak? Chciałbym na przykład, żeby tester, jak to było? Chciałbym, żeby ten tester przestał być tak wkurzający na spotkaniach, nie? Taki cel na sesję. No i po sesji okazało się, że tak naprawdę chodziło akurat temu Scrum Masterowi o to i to, co osiągnął, to to, żeby pozwolić zespołowi decydować o procesie, tak? To, że dla niego to jest wkurzające, to nie jest w ogóle ważne, okazało się. Ale taki cel miał, tak? Ja miałem sprawić, żeby ten tester przestał być wkurzający. Jesteśmy w pozycji coacha, czyli nie oceniamy nigdy tego, co chce klient i tego, co robi klient. Pierwsza zasada, wszyscy są ok. Zasada numer 0 jest najpierw pomóż sobie. Jeżeli coach nie ma coacha, jest to dziwne, tak? Coach powinien mieć też coacha, który pomaga temu coachowi być lepszym coachem, że tak powiem. Fajnie zabrzmiało, nie? Ale mamy tak zwanych superwizorów, mamy sesje. Tak. Musi być certyfikowane. W niektórych organizacjach nawet certyfikacja tych sesji. Kończą się. Kończą się. Coach MCC w tej organizacji ICF musi mieć 3000 godzin przepracowanych z klientami płatnych. To wtedy wchodzi na ten poziom i może być mentorem dla innych coachów. Kolejna rzecz, zmiana zawsze zajdzie. Jakaś zmiana zachodzi. Jedyna pewna rzecz w życiu to zmiana, tak? Za każdą intencją, za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja. To się zawsze tak pokazuje, tak? Zawsze jest pozytywna intencja, tylko trzeba ją znaleźć. Czasem nie ma takich osób, które by chciały, tak zresztą to było mówione na początku w tym pierwszym wykładzie, nie ma takich osób, które by chciały wam naprawdę wywalić projekt, tak? Że mi się tu nie podoba, w ogóle zniszczę to, tak? Zawsze on ma jakąś pozytywną intencję, on by chciał coś, ale nie wiadomo do końca co, trzeba spytać, podrążyć, słuchaj, po co to robisz, tak to wygląda, tak to ludzie odpierają, naprawdę tego chcesz? Często takie przystawienie lustra klientowi też dużo zmienia w życiu. Aha, kurde, nie zdawałem sobie sprawy, no, naprawdę za szybko mówię? Miałem też takiego jednego. Miał wiedzę, ale ludzie go nie rozumieli na spotkaniu, bo za szybko mówił, nie brał oddechów. Zwróciłem mu na to uwagę, od razu się polepszyło. Tak. Kolejną rzeczą jest, ludzie dokonują najlepszych wyborów z tych, jakie widzą w tej chwili, tak? To na ogół pokazuję na obrączce. W tym momencie to był dla mnie najlepszy wybór, jaki widziałem. Czy wybrałbym tak samo? No,
W tej chwili mogę powiedzieć, że tak, ale uczę się na błędach, bo to już druga żona. I wszystkie umiejętności mamy w małym palcu. Klient ma zawsze wszystkie umiejętności do tego, żeby osiągnąć swój cel. A jeżeli czegoś nie wie, to niech się dowie. Jeżeli czegoś nie umie, niech się nauczy. Tak? Ale musi zwrócić na to uwagę, że musi coś takiego zrobić. Chcesz to osiągnąć? Brakuje ci wiedzy? Naucz się. Co daje coaching? Według badań daje 81% badanych stwierdziło, że zarządzanie czasem się u nich polepszyło. Dużo lepsze zarządzanie czasem. Lepsze wyznaczanie celów, samoświadomość, zrozumienie tego, jak myślę, dlaczego tak myślę w ogóle. Niższy poziom stresu, zwiększa się praca zespołowa, jest lepsza praca zespołowa, zwiększa się produktywność, zadowolenie z pracy, mniej konfliktów, relacja z kolegami, z podwładnymi, z szefami i tak dalej, bo rozumiemy inne osoby także, widzimy szerszy obraz. Częścią sesji coachingowej jest to, żeby poszerzyć klientowi świadomość. Tak? Przychodzi klient z tą mapą, o której mówiłem. To jest moja rzeczywistość. Tak wygląda projekt. A coach pokazuje mu inne perspektywy. Pokazuje mu, że słuchaj, ale to jest tylko to jest znaczenie, jakie temu przypisujesz. Czy tak jest naprawdę? Czy masz na to jakieś niezbite dowody? Co jeszcze by mogło się dziać, czego ty nie widzisz, a jest bardzo ważne? Tak? I nagle pojawia się coś takiego jak mocne pytanie. Pytanie, które zadaliśmy klientowi i jest taki, na ogół mocne pytanie objawia się po prostu ciszą. Zupełną ciszą, która pojawia się w trakcie sesji i tą ciszę też trzeba przeczekać. Tak? Nic się nie stało, nie? Nic mu nie pękło w środku, ale pojawił się nowy proces myślowy, którego nie było i klient musi to przez chwilę przetrawić. Właśnie zdał sobie sprawę z czegoś. Dajmy mu chwilę, potem go dopytajmy, co tam, do czego doszedłeś, jakie ciekawe wnioski z tego masz. I coach też słucha bardzo głęboko. Jesteśmy uczeni tego, żeby słuchać przynajmniej na trzech poziomach, gdzie ten trzeci jest poziomem globalnym, gdzie słuchamy nie tylko treści rozmowy, ale patrzymy też, zwracamy uwagę na mowę ciała, na gesty, na to, czy ktoś przełknął ślinę, jak wymienił jakieś nazwisko na przykład, tak? Może tam coś jest, tak? Jak mówię o swoim project managerze, albo ktoś robi takie gesty, jakby się kulił, tak? To bardzo ciekawe jest, wtedy coś to mówi o relacji, którą mamy i którą można przepracować. Kto ma coacha? Głowy państw mają coachów, sportowcy mają coachów. Zespoły piłkarskie na przykład teraz mają coś, co się nazywa właśnie mental coach. Na bazie tenisa pojawiło się coś takiego jak inner game, czyli gra wewnętrzna, gdzie sportowcy, wyczynowcy z różnych dyscyplin wizualizują cały proces, rozkładają go na czynniki pierwsze, wzmacniają swoje nastawienie psychologiczne. Czy nastawienie psychologiczne jest ważne? Jest bardzo ważne. Spójrzcie przynajmniej na Tigera Woodsa, tak? Co się z facetem stało, jak jego romanse wyszły do gazet, tak? Od razu nie umie grać, zaczął przegrywać. Co się zmieniło? Jego nastawienie psychiczne. Nie potrafi skupić się, nie potrafi wejść znowu w ten sam stan. Dlatego sportowcy zawsze korzystają z usług takich coachów. Dyrektorzy, CEO, CIO i tak dalej firm, kierownicy, pracownicy korporacji coraz częściej mają coachów albo etatowych, albo jak się pójdzie do HR-ów, to można po prostu takiego coacha dostać, 10 sesji w pakiecie. Próbujemy kilku coachów, patrzymy, który coach najlepiej pasuje i przeprowadzamy proces. I teraz, jeżeli odniesiemy tego coacha w takich pojęciach jak
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na jednej osi, na drugiej klient jest ekspertem i ty jesteś ekspertem, to widać, że coach jest zdecydowanie w górnej lewej ćwiartce. Osoba, która głównie zadaje pytania i nie jest ekspertem w tym, o czym rozmawiamy. No bo ciężko by było, żeby jeżeli CEO Google'a ma coacha, to ten coach powinien w takim razie dużo lepiej wiedzieć, jak prowadzić firmę niż ten CEO Google, tak? Niemożliwe. Ale taki coach zadaje pytania, które pozwalają temu człowiekowi odkryć nowe rzeczy, zrozumieć to, co robi, utrzymać drogę do celu. Kolejne, w tym samym obszarze kolejna umiejętność to facylitator, czyli osoba, która prowadzi jakiś proces, tak? Również nie jest ekspertem. Zupełnie po drugiej stronie osi znajduje się konsultant, trener, mentor. Ludzie, którzy mają konkretne umiejętności. Mentor już tam był, już robił to i teraz wam może powiedzieć, jak to zrobić. Dlatego jeżeli siada jeden programista z drugim programistą i ten drugi jest jakimś juniorem, to nie jest coaching, to jest mentoring. Prowadzimy mentoring, tak? Pokazuję mu, mówię mu, słuchaj, ja bym to zrobił tak. To znaczy, że ja jestem w tym momencie mentorem dla niego. Trener ma konkretną wiedzę z kolei, ale dosyć ogólną, tak? Na przykład na temat Agile'a, na temat Scrama, testowania i tak dalej. A konsultant daje konkretne odpowiedzi, tak? Dobrze by było, gdyby dawał konkretne odpowiedzi. Takie jest standardowe rozumienie konsultanta. Nie wiem, co się stało w Polsce, jakby nie było, ale jak teraz gdzieś mówię, że ktoś jest konsultantem, to zaraz są jakieś śmiechy, chichy i nawet widziałem zdjęcia różne w różnych firmach, głupie rysunki i tak dalej, tak? I dowcipy, że konsultant jest taka osoba, że jak mówi, że chciałbym się nauczyć biegać, to on mówi, dobra, to biegaj. Biega, konsultant patrzy i mówi, źle biegasz. No, często tak jest faktycznie. Tacy konsultanci się pojawiają, tak? Jaka jest wartość? Żadna. Jak się tłumaczy coach na polski? Kanapa albo autobus. No wiem, mam właśnie ten, ale... Niektórzy spolszczają. Autokar nawet jeszcze. Tak. Właśnie czy w Polsce się używa, nie używa się zamiennie ten coach, tak? Nie. Nie. Jeżeli tak, jeżeli ktoś używa zamiennie, to robi źle. Chyba, że jest agile coachem, o czym teraz. Kim jest agile coach tak naprawdę? To jest osoba, która oprócz tych coachowych kompetencji, no bo tak się nazywa, tak, że on jest jakimś tam coachem, ma inne kompetencje i przełącza się w różnych rolach. Tak? Jeżeli wchodzi do was agile coach, on posiada wiedzę z zakresu Agile. To jest samo przejście. On może zrobić wam szkolenie, może wam zrobić warsztat, może zrobić wam nawet mentoring, jeżeli na przykład tak jak ja, jego backgroundem jest testowanie. Tak? Mogę zrobić wam jakiś mentoring na ten temat, mogę usiąść z testerem, mu coś pokazać. W zależności kiedy jest potrzebna jaka rola i co chcemy osiągnąć. Albo mogę wam powiedzieć, słuchaj, widziałem to już 3 razy w innych firmach, zrób to tak, zaoszczędzisz sobie 6 miesięcy, tak? Będzie taniej, lepiej, takie są problemy, jak pójdziesz tą ścieżką, więc lepiej tego nie rób. I to nie jest tylko moje zdanie, bo to jest też zdanie Agile Coaching Institute, tylko oni to przedstawiają nieco inaczej. Agile Coaching Institute, czyli przede wszystkim Lisa Atkins. Przedstawiałem to w ten sposób, że na 100% Agile Coach ma kompetencje w zakresie Agile i Lean. Zna to na wylot, ma tą wiedzę. Do tego dochodzą te role mentoring, teaching, coaching i facilitating, tak? Czyli te role, o których mówiłem, w których będziemy się przełączać. Te umiejętności miękkie, można powiedzieć. I do tego każdy coach ma jakąś ścieżkę rozwoju, którą podążał, więc po drodze zebrał jakieś konkretne dodatkowe umiejętności, które są określane jako mastery. Tak? Jest mistrzem w czymś. Ma duże doświadczenie w czymś.
Agile coach jest na ogół osobą z dużym doświadczeniem, tak? Na pewno jest to więcej niż 5 lat, czasem jest to więcej niż 10 czy 20 nawet lat. Raz spotkałem takiego coacha, który ma ponad 20 lat doświadczenia w software development. I do tego taki coach ma mistrzostwo w czymś, czy w technologiach określonych, czy w biznesie, w tej dziedzinie biznesu, na przykład w bankowości, zna się bardzo dobrze na bankowości, czy w transformacji organizacji. Tak? I tak powinien działać Agile Coach, na tym polega Agile Coaching. Więc inwestycja w ludzi i zespoły jest najlepszą inwestycją. Zainwestuj w coacha, zainwestuj w lepsze efekty. Tym chciałbym zakończyć prezentację. Właśnie drukuje się książka, o której mówiłem. Jedna osoba była aktywna, która zasłużyła na książkę. No Decu też dostanie książkę, dobrze? To proponuję, że jeszcze 8 osób, które się zgłoszą do mnie po wykładzie, no, zapiszą się na listę, też dostaną taką książkę drogą pocztową. Dobrze? Dziękuję za uwagę.